Witajcie moi drodzy, z tej strony Szpaku Szpakowski i witam was w Hearts of Iron 4, mamozie Kaisera, z Wielką Brytanią. Moi drodzy, po pierwsze, poczekałem sobie kilka dni, wiadomo, tam musieliśmy sobie zrobić do końca fokus, który nas prowadzi do do zrobienia fokusu wojennego na to Harblaland, nie mam powiedzieć w ogóle co to jest za kraj. Ale to jest nieważne. Myślałem na początku, czy nie rzucić się, po prostu usunąć ten kościołek i potem resztę się rzucić tu, ale boję się, że nasz sojusznik, za przeproszeniem, będzie denny i da się za łatwo spuszcząć. Dlatego właśnie zrobimy to troszkę inaczej. Spuścimy ten rejon, a później próbujemy szybko przycisnąć się tutaj, żeby zaatakować. To miejmy nadzieję, że nie stracą. Mam nadzieję, taką naprawdę mam nadzieję, że nie stracą, chociaż to wątpię. I zobaczymy, co będzie. Zobaczymy. Uwaga, go, wezwij sojuszników. Cyk, wezwani sojusznicy, macie również ruszać z tego rożkarzu, jak tego ci się zgodzą, to macie ruszyć. No tak, wezwij wszystkich. Czemu nie ruszacie? Do broni. Co z was? Debile! Naprawdę? I co, my będziemy teraz desantami się tu zajmowali? Czy mój sojusznik to jest Dekl, czy Dekl? No. No i co teraz? No i co teraz? No co teraz? Jasna cholera, by ich trafiła. Jak mamy stworzyć potężne i silne państwo, jeżeli te tchórze tutaj się boją? No zgadzam się. Co za... Pedzio! Tak się po prostu nie robi! Naprawdę, co tutaj się odwaliło, to nawet najstarsi górale nie mają pojęcia. Czemu ten kraj się nie zgadza do wyjścia? Znaczy, ja rozumiem, że jest słabszy, ja to ogarniam, że on może się bać, że aż tak nie da rady. Ale po to się walczy, żeby to spróbować, no... Kolego, no! Zdenerwowałem się. Miał być taki miły, ładny odcinek, którym w sumie nic się nie... Znaczy, w którym po prostu ruszymy naszego przeciwnika jako właśnie, a tu się okazuje zupełnie... A tu prawda okazuje się zupełnie inna. Przy okazji jeszcze w przerwie między odcinkami... Przepraszam, Katar, widzicie, że komuś się mówi. Zmienię troszkę szablon tego. Naszej Motorized Division. O, coś takiego zrobimy. Zmienię troszkę szablon Motorized Division, żeby troszkę były takie bardziej ogarnięte, trochę lepsze, silniejsze. Ogólnie, żeby były lepsze, o. Wy się tutaj rzucicie, nie? Rozwadzie tutaj, ta jakaś dwójka ruszy tam. No i jeden dywizjon na Ceylonie, to raczej przebijemy się spokojnie. Nawet gumę ściągniemy, to nie będziemy musieli tej gumy ściągać od tego. Nie będziemy musieli gumy ściągać od całej reszty. W ogóle, co? A, bo Austria wzywa się, dobra, spoko. W ogóle, zauważyliście, że Filipiny są ważnym członkiem wojny? O! Tak! Dobrze, weszli do wojny. Go, bojowe gołębie, bijcie się ich, bijcie. Szkoda, że nie zacząłem tego początkowego szturmu, to musiało być piękne. Robicie to tak. Ha, bo oni tutaj drugi port, dlatego tak łatwo. Dlatego tylko oni tak łatwo oddały ten port, bo tutaj w sumie mają drugi port. Dobra, ja to już całkowicie rozumiem. Tu jeszcze flota Australazji do tej pływa. Nie no, i nie będą raczej do przejechania, tylko żebyśmy za bardzo nie stracili frontu w niektórych miejscach. Nawet moglibyście zrobić coś takiego, wjechalibyście tu. Wjechalibyście tak. Musielibyśmy wjechać i zablokować tej część sił. Jeżeli to byś... O, Overrun wszedł. Co wy im robicie? Przepraszam, jestem trochę chory, jeszcze pracy mi doprawiło. Ale co tu się dzieje, panie? Czekajcie, bo tu jakiś bojowy go musi iść w tę stronę. Wyruszajcie tutaj może, zatkujcie tych, aby nikt nam tutaj nie poszedł. Spróbujcie ich zablokować, nawet w takich lasach. Nawet w takich najzwyklejszych, prostych lasach, próbujcie ich po prostu zablokować. Im więcej zablokujemy, tym lepiej dla nas. Tu jakieś dwie dywizje, to też go. No, Marii się opanowali Ceylon, Colombo, więc produkujemy własną ilość gumy. Zatem dziękujemy Little Africo za udostępnienie swojego surowca, ale już go nie potrzebujemy. Przy okazji, nie mamy już dalej gdzie rozbudować naszego przemysłu, więc będziemy go rozbudowali zupełnie gdzie indziej. Boże święty te Katary, jak ja nienawidzę Kataru, powiem wam, że czasami nie ma gorszej choroby, takiej denerwującej mam na myśli, niż Katar. Autentycznie. Katar jest tak denerwujący, jest tak męczącą chorobą, męczącą stację, że to jest coś okropnego. Dobra, go Madras, bo to będzie na pewno stolica. Madras będą będzie stolicą prędzej czy później, więc musimy się tego pozbyć. Wy robicie to tak, czekajcie, zróbcie to tak, wy się rzucacie tu i tu, a wy połóżcie takie tu
I może z tej strony. Jezus Maria. Tutaj wchodzą same overruny, my się w nich wbijamy jak w masełko. To jest piękne. To teraz aktualnie będziemy mogli w każdej chwili zrobić cel związany z relacji brytyjsko-indyjskie, żebyśmy mogli zrobić ten akt imperium, bo tylko tego nam brakuje. A ja muszę utworzyć RPA! O Jezus! O Jezus! O Jezus! Ale zawaliłem! Nie będę mógł zrobić, dobra, zrobimy to za pomocą kodu. Always the Eastman, czy jakoś tak to było. Czekajcie, ja to muszę zrobić z pomocą kodu. Ojej, ale zawaliłem to. My musimy wyzwolić tak czy siak tą federację. My musielibyśmy wyzwolić tę federację, czy oni to zablokowali tak czy siak. No właśnie, tego nawet sobie nie ogarnąłem, a bardzo bym chciał zacząć to z tym aktem imperium. No dobra, zrobimy to po prostu za pomocą kodu już. No wiemy, uczymy się na błędach, prawda? Uczymy się na błędach, czego nie powinniśmy robić, a co powinniśmy zrobić. Możesz zrobić go za chwilę, będziesz mógł za chwilę zrobić go. Będą ci tam próbowali się pomagać desantować, ale spoczko. Tutaj się wybronicie, to jest naprawdę duża część armii, ale czemu nie ruszycie tutaj, tutaj? Może macie tak dużo front, a ruszają już zielone włoskie czołgi, nasze portugalskie. I go tędy. No sprawdzimy sobie, po prostu ma to jest jakoś... Allo Diplo? Jakoś tak, to nie pamiętam jak to dokładnie się. Znaczy ja sobie tu sprawdzę ten kod dokładnie, żebyśmy mogli zrobić jednak ten cel. Dobra, moja wina, czasami się zdarza, ale też nie chcę po prostu psuć sobie tego, bo nie będę tego powtarzał. Całej wojny z Indiami, bo to zupełnie żadnego sensu nie ma. Dla kilku tam celów, prawda? Samoloty, proszę bardzo, gdzie są nasze kasy? To są nasze kasy, to są kasy? Tak, to są kasy. Picyk! Dwójeczka, go tędy. W ogóle jak to... Jezus Maria, nasze Lancastery bombardują! Całe Indie są niszczone! Ale to jest cudowny widok. To jest cudowny widok. To jest naprawdę piękny widok, to co tutaj widzimy. Dobra, czekaj, ty podjedziesz szybciej niż czołgi, prawda? Oby. Musisz mieć szybciej niż te czołgi. Bo wtedy dzięki temu chyba się udaje zrobić overrun'a. Dobra, ja tak przez drugą, na drugą stronę, póki organizacji nie mają. Musimy cały czas utrzymywać tempo zniszczenia. Nawet moglibyście zrobić to dokładnie jakoś tak. Tak możecie zrobić. Go tędy. Dobra, jest tam weranda pojazdy pancerne. Tutaj się raczej przez rzeki będziemy mieli problem przebić. Moglibyście zaatakować wszyscy tę stronę. Bo zaatakujecie teraz tę stronę. Tak, przebijemy się spokojnie. Musimy po prostu przejść do ich stolicy. To jest bardzo ważne. O, jeszcze przez rzekę tutaj przeszliście. Jak najbardziej, bardzo chętnie. O jest, przepraszam. To jest coś, co jest silniejsze ode mnie. Dobra, teraz atakujcie tu, bo to są jakieś wozy opancerzone. W ogóle ciekawe, że Indie jako takie państwo produkowało sobie własne wozy opancerzone. Chyba tam było opancerzone, tak? Tak, to i... A nie, to zwykła ciężarówka. Ej, to easy. Myślałem, że coś trudniejszego i straszniejszego będzie. Wy się zdecydowaliście w matras, super. Moglibyście teraz podejść tutaj pod tę prowincję. Jakaś dwójka mogłaby atakować tu. W sumie powinniśmy puszczować tymi marincami. To są 40 marincy, czy jakoś mniej? Mniej, niestety. A gdybym was nasz atak dał i tak... Gdybym mógł zrobić 40 marinsów. Ach, jeszcze za mało. Bo 30 mi się nie opłaca. Ale czekajcie, bo tutaj w sumie nikt nie zabezpieczał tego terenu. Nie, upadnie stolica, upadną to jakieś inne miasta. Całe te Indie upadną raczej dość szybko dzięki temu. Tak, i zróbcie tutaj atak i tutaj atak. Powinniśmy jakoś puszczać przez rzeki i w sumie powinniśmy wyjść tutaj. Tak naprawdę. O Jezus Maria, co wy robicie, ciołki? Nie no, tu zostało szybko pobici. Widzę, że tutaj zostali dotkliwie pobici. To jest po prostu, no... Rapę w ich stronę. Więc jak teraz poszło takie rapę w ich stronę, to spoko. To jest naprawdę super. Nie! Ciołki, wy! Czemu to straciliście? Nie wolno tracić tych prowincji. Ale jak mówiłem, Madras stał się stolicą. Ojej, przepraszam. Po prostu nienawidzę Kataru. Nie mogę czasem. Tak jak wcześniej mogłem normalnie oddychać, teraz jak zacząłem nagrywać, to już nie mogę oddychać. I tak cały czas.
Nie macie stolicy tutaj, Mumbain. Nie mam pojęcia co znaczy, ale na pewno coś złego i wulgarnego. Gumy nam brakuje, gumy nam brakuje, mój panie. No to ściągamy. Fabryk mamy od groma, więc wyprodukujemy całe Czechy, będą zmotoryzowane, zmilitaryzowane i tak dalej. Prawda? Czechosłowacja? Ty byście mogła produkować naprawdę solidną armię. Wy też. Wy też moglibyście produkować solidną armię. Ale dobrze, bo jak Węgry mają teraz te siły, będziemy chcieli się wbijać w Niemca, który ma 561 dywizji, będzie miał tego więcej. Jest Rusy, który nie wiadomo gdzie jeszcze pójdzie. No to jest szansa tutaj coś porobić. Ej, czekajcie, czy moglibyście pójść tak? Tylko musicie pilnować, jedna dywizja powinna tutaj pilnować. Aby przypadkowo nam nikt tego nie zajął. Tak samo jak wy tutaj sobie stójcie i trzymajcie te miasta. Jedna funtówka jest wynaleziona, to... Nic nie pozostaje nam nic innego, jak tylko po prostu ją produkować. Myślę o tym rakietowym. Czekajcie, pokażcie mi jedną rzecz. Nie no, zdaje mi się, że artyleria normalna będzie lepsza. Zdaje mi się, że artyleria będzie jednak lepszym wyborem, ze względu na to, że ma to przebicie i tą obronę. Będziemy się często nieraz bronili. Dobra, go tu. A ty co? Myślałem, że odniósł porażkę i tak to wyglądało. Jezus, nie straszcie mnie, panowie. Ośmiu ruszyli w stronę stolicy tak naprawdę, wiecie co? Wasz nowy rozkaz. Nie tu. Tu. Zajmijcie te miasta tak. Ustawcie się i go. A nawet teraz ruszajcie, co wam szkodzi. Jedna dywizja potrafi przebić przez kilka dywizji. Nawet możecie z dwóch stron. O, właśnie coś takiego. Jeżeli przebijemy się z dwóch stron w ich strony, no to tym bardziej powinniśmy ich wyniszczyć. Wyruszacie tu, wyruszacie tutaj. Ale powiem wam, że wraz z podbiciem Indii... Wraz z podbiciem Indii... Będziemy mogli... Będziemy mogli wraz z podbiciem... Znaczy, że się zagubiłem. Wraz z podbiciem Indii będziemy mogli tutaj... Powolutku myśleć o wbiciu się w tego, w Kaisera, w Izraela. Jak się w niego wbijemy, to też będzie spoko. To musimy zająć te wszystkie porty, nie porty, żebyśmy, wiecie, tu... Jak tutaj, jak zaczniemy tutaj wszystko to zajmować, zajmujemy sobie tutaj troszkę, zajmujemy sobie tam troszkę. Podejdźcie z tych rejonów. Bo zajmiemy, czekajcie, zajmiemy sobie prowincję Mumbai. Nie wiem, co jest Mumbai. W sumie nie wiem, Bombaj? Nie, gdzie jest Bombaj? Tu jest Delhi. Delhi, w którym mieszka ile? 29 milionów, ja pierdzielę. Gdzie jest Bombaj? To jest Mumbai? Znaczy, na to by wyglądało. Go, szybko, szybko, coś ścięło nam. Jezus, ta jedna dywizja... Przynajmniej jedna dywizja robi robotę. Go tędy. Wy moglibyście robić in go tędy. Wy za to moglibyście zrobić in go tędy. A wy moglibyście... Czekajcie, bo teraz będą powinni mieć braki zaopatrzenia. Za chwilę będą mieli braki zaopatrzenia, więc wtedy my ruszamy i nasze artylerie po prostu ich wysadzą. Jak wygląda punkty nabijania specjalisty artyleryjskiego? No troszkę, jakoś to leci. Powiem wam, że te artylerie naprawdę robią sieczkę i to mi się podoba. Po prostu ich oszczeliwujemy z każdej strony. Go, here. Tutaj za chwilę tracą kolejne siły. Gdzie wy macie jeszcze jakieś wojska? Właśnie, czy macie stolicę tutaj? Czyli lecicie tu. I na Bengaluru jakieś. Cyk, cyk, czekajcie, bo coś się działo. Ruszcie tu, wyniśmy sobie trochę tych wojsk indyjskich. Oni mają trochę tego sprzętu wojskowego, zawsze ten sprzęt się przyda. Zwłaszcza gdybyśmy chcieli skupić się na produkcji lotniczej, a będziemy chcieli się skupić na produkcji lotniczej. To jak widzicie, strategicznych bombowców produkujemy dużo, wszystkich bombowców produkujemy dużo. Nawet zostawiłem 10 transportowców tak naprawdę. Musimy trochę zwiększyć tutaj te nakłady. Tak, powinniśmy trochę zwiększyć nakłady. Bądź co bądź, bo mamy trochę mamy tego bardzo dużo. O, coś takiego. O! To jest dobre, bo transportowcy nam się przydadzą. Nie wiem jeszcze na co, ale na pewno znajdę dla nich zastosowanie. Rzadko je stosuję, więc dlaczego teraz po prostu teraz z nich nie korzystać, prawda? Dobra, atak go tutaj, a wód go tam. Go tam, o! Oszliwujcie ich. Marzec 43 roku. Czy to będzie ostateczny upadek tego państwa? Czy to będzie upadek Indii? O, tak to powinno brzmieć. Wiecie co? Podejdźcie pod Mumbai. Nie, tak i tu. Bo tu macie łąki, atakujecie przez rzekę, ale jesteście Marines. Daj sobie też te łąki, ale czemu się takie rzucacie, to nie wiem.
Nie wiem. Nie wiem, nie mam pojęcia. Rzućcie się tu, rzucamy, idziemy tutaj. Będziemy mieli naprawdę dużo surowców do handlowania z naszym sojusznikiem. My produkujemy coś u nas w kraju, nic. No to koło militaryzowanie pupetów. Niech produkują sobie nową armię. Cyk, cyk, cyk. Galicja, Głodomeria. Wiem, że i my ci mieli co jeść, ale naprodukujemy wam tyle tych fabryczek, że głowa nie mała. Zaopatrzenie, troszkę kuleje, to może jeszcze nie. 43 rok, atak nocny, o. Albo przemysł. Tak. Lecicie tutaj, czy nie? Ile zostało tych prowincji? Prawda, strasznie długo się broni, muszę przyznać. Bengaluru upadło, dlaczego? Rozwalcie to do końca. Widzę, że ktoś nie będzie mógł podejść. Podejdziecie tu? Podejdźcie i zajmijcie ten teren. A my zajmiemy i te stolice tego Bengaluru. No, go, 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 go. Go, 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 go. Dobra, upadło kolejne miasto. Serio, teraz jakieś miasto? Uwaga! Thiruvananthapuram Popomuran. Brzmi to nazwa jakiegoś greckiego piłkarza, nie na prowincji w Indiach, tak naprawdę. Bo ile potem zostanie? Zostanie wam niewiele. Czekajcie, podejdźcie sobie tak, ty podejdź tutaj. Próbuj zajść te wszystkie miasta. Większe jest, mniejsze miejsce, mniejsze miasta. Po prostu to zajmijcie i zajmajcie, o. A później tej marnicami możemy zdecydować się na Indochiny. I naszymi marnicami dzielnymi zdobędziemy Indochiny. Znaczy nie sami, bo weźmiemy im bezbojowe gołębie, ale na pewno zrobił jakiś fajny przyczółek. Okej, okej, okej. O, coś takiego. Widzicie? I patrzcie, jak to teraz zarąbiście wygląda. Relacje brytyjsko-indyjskie, potem służba cywilna w Indii. Zrobimy sobie to. Tak, zrobiłem głupotę. Wiem, ja to będę sobie pamiętał do końca życia. Bo nie mogę wyzwolić, kiedyś się dało. Ale potem było, że może ci się zbugować gra. No może, ale teraz w ogóle to zablokowali, to już a teraz mi się teraz nie może zbugować gra. Okej, z Ceylonu spróbujcie się zastantować na ich stolicę. Stolicę? Czy może od góry byśmy zaatakowali? Ja bym od góry zaatakował. Ja bym od góry zaatakował. Czekajcie, dajcie mi te okręty tutaj. Coś takiego. Gdzie to będzie się było? Tutaj, tutaj. O, coś takiego. Indochiny nie powinny raczej. No, to jest to okręty. Ale też dla zdrowego takiego działania. Po pierwsze, stop. 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 Co jeszcze chciałem stopować? Okręty. Stop. Stop, was też stop. Gdzie wy jesteście? Stop. Do portu. Płyńcie tu. I tutaj zrobimy inny myk. Tu jest za ile lotnisko? 1200, okej. Okay. Wiecie o co chodzi? Będzie napalm. Będzie coś cudownego. Podlecić sobie tu najlepiej, o. Będziecie mieli zasięg całych Indochin tak naprawdę. Lecicie tu i go here. Tu mamy jakieś jeszcze transportowce, prawda? Tutaj są te transportowe. Tylko tu gdzieś... No właśnie, to może być problem. Nie podlecisz na Filipiny? Czemu nie podlecisz na Filipiny? Znasz sojusznik. Boję się podlecieć na ten samolot. Nie wiem. Dobra, nie mam pojęcia. Nie mam pojęcia dlaczego... Ale jak ta gra mówi, że nie możemy, to razie nie wysyłamy. Co moglibyśmy tutaj użyć? Może... O właśnie, mocny przerobowy fabryczek. To byłoby spoko. Wydobycie... Moglibyśmy trochę zwiększyć wydobycie. Swoją drogą, bo wiecie, nie będziemy mieli teraz... Nie mamy teraz surowców raczej, bo straciliśmy Ceylon. Ale to nas nie boli, bo my mamy teraz Dominium Indii. Proszę bardzo, cyk. I od Dominium Indii będziemy pobierali nasze surowce. Musimy od siebie pobierać. Takie jest prawo. Ło, ile królestwo Francji od nas pobiera w surowców, to jest też niesamowita ilość. Bofors 40. Ja może zrobię, a wiecie co, zróbmy ten atak nocy lądowy. Będziemy tutaj mieli lepsze plusy, bonusy. Boże, ile tych Wietnamczyków kongów tutaj jest! I czemu wy się robicie w prowincjach obok portu? Ciołki, tak się nie robi. Desantuje się w porcie, umacnia się port i wygrywa się wojnę, Esasito. O co im chodzi?
To powiem wam, że ja sam nawet nie wiem. Swoją drogą, bo widzę, że mamy 18 dywizji, ale co to są za 18 dywizji? Czym wy jesteście? A, tutaj. Dołącz może do rozkazów tu. Nie, to nie są te. Tu? To było to? Nie, to było to. Okej, dołącz tam. Wiesz, pewnie będziesz miał jechać. A was zmieniłbym na bojowe gołębie, takie ultra... A to takie to. To. Takie z artylerią. Bo dzięki temu będziecie mogli trochę ich bardziej porobić. Zrobimy sobie relacje brytyjsko-indyjskie. Spróbujmy się teraz zrobić na ten Vietcong. Myślisz, że pływacie, prawda? O mój Boże. Przepraszam, jeżeli komuś tak bardzo przeszkadza, ale nic na to nie poradzę. Jeżeli się uda teraz podbić tutaj te wojska, moglibyśmy je nawet wysłać, wiecie gdzie? Tutaj. Tu, proszę bardzo. Proszę, wypłyńcie mi. Proszę, wypłyńcie mi w te rejony. A my później próbujemy jakoś później wyślemy jako wsparcie do Wietnamkongu. Nie wiem, dlaczego w sumie Wietnamkong się biega, bo on dołączył te międzynarodówki tego kraju. Możliwe. Cel nieznany, co wy możecie robić? Co wy tutaj możecie robić? W sumie to jakieś drzewko. Znaczy oni mają fajne to drzewko. To akurat nie można powiedzieć, oni mają fajne drzewko. Szkoda tylko, że nie jest przetłumaczone, o. Bo potem pozostaje jeszcze kwestia wygrania, prawda? Co tutaj dostajecie? A, czyli wy robicie takie, że jesteście powstanie smoka, może jesteście rewolucjonistami wraz z innymi, prawda? Tak? Tak jak się może zrozumieć. No idzie nasze specjalne wojska. Tu. Omówmy akt Unii. Nie. Służba cywilna brytyjskich Indii. I w międzyczasie przy okazji nasze wojska tutaj będą pływać. O, gołębki już też będą. Gdzie wy macie okręty? A was tu nie powinny wspierać okręty teraz? A, nieźle. Wy to jest tak, robicie takie długie, długie wycieczki. Naprawdę, to jest tak długi desant, że to jest niesamowite. Który pewnie by się teraz nie udał, prawda? Czy by się udał? Tak, teraz też ten desant by się nie udał, bo za mało wiedzą, ale że już wtedy się dowiedzieli, no to pływają. Okej, poszedł desantnik, atakują, musicie dać radę. To jest tylko jedna dywizja. Jeszcze okopana. Znaczy, no spoko, i tak weszło więcej marinesów. Go. Dobra, udało się. Musimy zrobić bezpieczny przyczółek. Cyk. Wy atakujecie tu, a ty jedna podchodzi tu. Musimy znaleźć sobie taki naprawdę bezpieczny przyczółek, który po prostu pozwoli nam dołączyć tymi wojskami do akcji. Dobra, zrobicie to tak, zrobicie to tu. Atakuj z drugiej strony, żeby ich wesprzeć trochę. Brawo. Wy tu wejdziecie i będziecie mogli się chyba wybronić, prawda? Przed paroma ludzikami w śmiesznych szapkach ufolutków. No, sądzę, żebyśmy się wybronili. Gdybyśmy teraz chcieli się bronić, to byśmy się wybronili. Szybko, czy mamy tutaj lotnisko? Mamy lotnisko, ej. Teraz musielibyśmy w tym miejscu lotnisko rozbudować. Tu baza lotnicza. Gdzie jest baza lotnicza w tym rejonie? Proszę bardzo. Musimy tutaj wstać naprawdę bardzo dużo samolotów. Tylko coś się... O mój Boże! Wy to widzicie? O Jezu. Powiem wam, że jak będzie wojna z Kaiserem, to będzie wojna na maksa. Wojna totalna. Totalny odjazd i tak dalej. Swoją drogą widzę, że teraz inne fronty się odsłonią dzięki temu. A nie, nie odsłonią się. Czołki. Jezus Maria, ile Chińczyków? Ja pierdzielę! Ile ich tu jest? Nasi dzielni Marines, ale już przybyła artyleria. Przybyła artyleria z napalmem. Jeszcze nawet jakieś wozy mają. Nie no, artyleria z napalmem przybyła, to już wiecie. Nie bójcie się, chłopcy, kawaleria przybyła. Zróbcie coś takiego. Gdybyśmy tu mieli jeszcze jakieś jedno lotnisko, tak blisko takie lotnisko jedno. Gdyby ten Macau zbudowaliby lotnisko, to byłoby tak cudownie. Właśnie to sąd mogli wysłać zaopatrzenie. I co, ile Chińczyków już umarło? Jezus Maria. Strasznie dużo. Wystarczy mi 3000 ludzi.
Bo Federacja Australijska sama w sobie szykowa Gallipoli, z tego co widzą. A wy powinniście się przygotować na atak taki coś. Taki, żeby po prostu puszczać w tychże rejonach. Przygotujcie się chwilę, poczekam na lotniska pierwsze. Może ta kamerka. Brrr. Przygotujcie się chwilę, możemy tutaj rozbudować jeszcze lotnisko, do ilu? Tylko rozbudowałem lotnisko, a już się wszy rozpędzły. Nie, wy macie latać tutaj. To jest nasze lotnisko, jak nasze bagno. No, a teraz mi stąd spitalać. Za przeproszeniem. No, już odlatujecie mi stąd? Jeszcze nie odlatują, ale widzę, że jeszcze bombowce nie bombardują. Chyba tutaj nawet nie ma co bombardować, tak naprawdę. Cyk. Ruszycie? Gdybyście chcieli ruszyć, właśnie, co by się stało, gdybyście teraz ruszyli? Dokoł. A gdybyście atakowali tu? Jezus! Przeznaczony jest do tego, że się klika guziczek myszki i sam tam rusza, prawda? Wiecie, znaczy, że sam tam rusza. Że po prostu rusza tym. Że mogę powracać tym kamerką. O Jezus, i kolejny się wojska stawił. No nic, pozostanie pan teraz służba po prostu tym. Akt Imperium, ale Akt Imperium zrobił sobie już od najnowszego odcinka. Tak samo jak po prostu najnowszy odcinek zrobił od najnowszego odcinka. Więc moi drodzy, ja jestem Szpaku Szpakowski, a teraz... A to było Herz of Iron na modzie Kaiserreich w Wielką Brytanię. Trzymajcie się ciepło, cześć!